te mistrzostwa były fajne dla nas udane, chociaż na koniec gdzieś tam to po niektórzy się trochę pochorowali, mnie też trochę tam dopadło, ale no w zasadzie dwa medale przywieźliśmy, złoty z Jaz Małej i Dawid Brązowy z dużej stoczni. Także jesteśmy zadowoleni mimo trudności, mamy się z czego cieszyć. I dzięki bardzo za kibicowanie, za wiarę w nas, bo to w sumie wasza zasługa. Oczywiście emocje bardzo duże, tak? Była to docelowa impreza tego roku, także na pewno dużo emocji, dużo stresu też oczywiście, ale dużo niezapomnianych chwil przede wszystkim. Każda porażka jest motywacją do tego, żeby stać się lepszym zawodnikiem. Także mam nadzieję, że teraz dużo dobrej pracy przede mną i że to zaowocuje w przyszłości. Troszkę szkoda tego czwartego miejsca w drużynie, bo jednak no brakowało tego, szczególnie to widać, że brakowało tego Kamilowi, nie, bo on czwartego medalu nie zdobył, no i to jest chyba troszkę takie, jakby taki lekki niedosyt. Ja pamiętam jeszcze onegdaj, jak jeszcze jeździłem na starą skocznię, chyba obecnie jest Nowa w Wiśle, gdzie Piotrek jeszcze był tylko przed skoczkiem, nie? Startowało 30 zawodników, kibiców też było tylko 30. Są sukcesy, są kibice, nie ma sukcesu, nie będzie kibiców, no. Tak się czuję, jak się czuję. Teraz dwa dni się nie zlekę z łóżka na pewno, a później będę myślał. Ja kocham tego gościa, ma takie same poczucie humoru jak ja. Jest przefantastyczny gość, jest skromny przede wszystkim. Burmistrz też obiecał, że na wiosnę zrobi jeszcze jedną imprezę. No to czujcie się wszyscy zaproszeni i wtedy będziemy się wszyscy razem bawić. Dzięki.